Witajcie! W jednym z wcześniejszych materiałów opowiedzieliśmy Wam, co to jest upadłość konsumencka i dla kogo jest ona dobrym rozwiązaniem. Omówiliśmy jej etapy i czas trwania całego procesu. Dziś chcemy powiedzieć Wam, jakie czekają Was konsekwencje podjęcia powyższej decyzji. Zachęcamy do oglądania. Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej? Niewątpliwie korzyścią postępowania upadłościowego jest wstrzymanie windykacji i wszelkich postępowań egzekucyjnych, a więc przysłowiowy święty spokój. Warto to jednak dobrze przemyśleć, pomimo tego, że wydaje się to niejednokrotnie jedynym sposobem na rozwiązanie problemu z zadłużeniem. Skutki postępowania mogą być bowiem dość dotkliwe i odczuwalne przez wiele lat. Oto jakie konsekwencje niesie upadłość konsumencka. Warto o nich wiedzieć. Po pierwsze, będziesz miał ograniczony dostęp do pieniędzy, a Twój majątek zostanie zlikwidowany. Od tego momentu to masa upadłościowa. W celu spłaty wierzycieli syndyk nie tylko zajmie Twoje wynagrodzenie za pracę i środki na koncie bankowym, oczywiście do konkretnej wysokości, ale może także zlicytować Twoje mieszkanie, Twój samochód, skuter czy wartościowy sprzęt RTV i AGD. Nie może natomiast spieniężyć sprzętów niezbędnych do codziennego życia, takich jak lodówka czy pralka. Po drugie, konsekwencją upadłości konsumenckiej jest realne ryzyko utraty mieszkania. W przypadku jego zlicytowania będziesz musiał je opuścić i przeprowadzić się do innego lokum. Na ten cel dostaniesz środki z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w kwocie pokrywającej koszty najmu za okres od 12 do 24 miesięcy. Nie zostaniesz, jak widzisz, bez dachu nad głową, ponieważ przepisy przewidują zapewnienie Ci środków na wynajem mieszkania. Po trzecie, na pewno nie będziesz miał możliwości swobodnego zarządzania swoim majątkiem. W czasie postępowania nie będziesz dowolnie dysponował składnikami majątku, które zostały włączone do masy upadłościowej, a więc na przykład sprzedać auta czy przepisać mieszkania na dzieci. Po czwarte, będziesz mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego, jak zakupy żywności czy środków czystości, które pokrywane będą z funduszy niepodlegających zajęciu przez syndyka. Zapomnij o kupnie telewizora, ekspresu do kawy czy wykopieniu wakacji w Grecji. Po piąte, kolejną niedogodnością będzie brak możliwości zaciągania zobowiązań. W trakcie postępowania upadłościowego żaden bank nie udzieli Ci kredytu, gdyż zostaniesz wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych. Po szóste, w okresie, na który ustalono plan spłaty, będziesz musiał składać sądowi corocznie do końca kwietnia sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej, planu spłaty wierzycieli, jak również swoich możliwości zarobkowych i wydatków potrzebnych na utrzymanie. Będziesz musiał dołączyć również kopię swojego rocznego zeznania podatkowego. Mówi o tym artykuł 491 ustawy Prawo upadłościowe. Po siódme, możliwe też, że utracisz reputację w swoim najbliższym otoczeniu, w rodzinie czy środowisku zawodowym. Jak widzisz, decyzja o przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej musi być bardzo dobrze przemyślana. To nie bułka z masłem czy decyzja do podjęcia pod wpływem chwili. Zanim ją podejmiesz, zobacz, czy istnieją inne możliwości wyjścia z kłopotów finansowych. Jeśli masz wątpliwości i sam nie wiesz, co robić, nie bój się spytać o poradę specjalisty. To nie jest pierwsze lepsze rozwiązanie. To ostateczność. Ale wszystko, jak to mówią, jest dla ludzi. Bo dla wielu to faktycznie jedyne i najlepsze rozwiązanie. W tym materiale wideo to już wszystko.
Jeśli temat upadłości konsumenckiej Cię zainteresował, poszukaj kolejnych odcinków, aby wiedzieć więcej. Do zobaczenia.